Uwaga z majcy. W dzisiejszym odcinku nauczę Was, jak zamienić kilogramy na gramy, dekagramy i na tony. Zacznijmy od tego, że 1 kilogram to 1000 gramów. Czyli jeżeli chcę zamienić kilogramy na gramy, to znaczy, że muszę przemnożyć to przez 1000. No bo zobaczcie, 1 kilogram to 1000 gramów. 2 kilogramy to muszę 2 przemnożyć przez 1000 i będę miała gramy. Czyli będzie 2000 gramów. To idziemy dalej. Co by było, gdybym miała 30 kg? 30 kg muszę pomnożyć przez 1000, czyli dopisać 3 zera. Czyli będzie 30 tysięcy gramów. A zobaczmy 2,5 kg. Co to znaczy, że 2,5 przemnożę razy 1000, żeby mieć gram? Jak mnożę razy 1000, to znaczy, że przecinek przesuwam o 3 miejsca w prawo. Czyli zobaczcie, było tutaj, o jedno miejsce w prawo, bo to by było 25, i jeszcze 2 miejsca, czyli jeszcze 2 zera. Czyli będzie 25 i 2 zera, czyli to będzie 2500 gramów. Sprawdźmy, czy rzeczywiście dobrze przesunęłam. Przecinek był tu, o 3 miejsca w prawo. Raz, dwa, trzy, jestem tutaj. Czyli 2,5 tysiąca gramów. To zobaczmy. 2,007 kg. Chcę zamienić kilogramy na gramy. Już powiedzieliśmy, że żeby zamienić kilogramy na gramy, muszę przemnożyć przez 1000. Przemnożyć przez 1000, to znaczy przesunąć przecinek o 3 w prawo. 1, 2, 3. Czyli jestem tutaj. Czyli to będzie 2007 gramów. Ok, zróbmy przykład taki. 0,01 kilograma, ile to gramów? Kilogramy na gramy, to znaczy, że mnożę to razy 1000. Przesuwam przecinek wobec tego o 3 w prawo. 1, 2 i jeszcze jedno miejsce, czyli 10 gramów. Kluczowe tutaj jest do zapamiętania, że 1 kilogram to 1000 gramów. Czyli jak ja chcę zamienić kilogramy na gramy, to będę musiała pomnożyć daną liczbę razy 1000, czyli przesunąć przecinek o 3 w prawo. To teraz powiedz mi, jak zamienić kilogramy na dekagramy. No to uwaga, musimy wiedzieć, ile mieści się dekagramów w jednym kilogramie. 1 kilogram to 100 dekagramów. Czyli, jeżeli ja chcę zamienić kilogramy na dekagramy, mnożę razy 100. Skoro 1 kilogram to 100 dekagramów, to 5 kilogramów mnożę 5 razy 100, to będzie 500 dekagramów. 71 kilogramów to będzie 71 razy 100, czyli dopisuję 2 zera. Dekagramów mi wyszło 7100. 2,8 kg chcę zamienić na dekagramy. Powiedziałam, że żeby zamienić kilogram na dekagramy, muszę pomnożyć razy 100. No to zobaczmy. 2,8 razy 100. Co to znaczy pomnożyć razy 100? To znaczy przesunąć przecinek o 2 w prawo. Przesuwam 1, 2. Czyli to będzie 280 dekagramów. Ok. Zobaczmy, gdyby to były 300 kilograma. Przesuwam przecinek o 2 w prawo. Dlaczego? W jednym kilogramie mieliśmy 100 dekagramów. Czyli za każdym razem, jeżeli chcecie zamienić kilogram na dekagramy, mnożycie to razy 100. Razy 100, czyli przecinek o 2 w prawo. 1, 2. Czyli mamy 3 dekagramy. Czyli umiecie już zamienić kilogramy na gramy i kilogramy na dekagramy. To teraz spróbujmy trochę trudniejszą rzecz, czyli zamieniamy kilogramy na tony. Zanim zastanowimy się, ile to jest 1 kilogram, to ile tony, to zróbmy w drugą stronę. Wiemy, że 1 tona to jest
1000 kilogramów. Czyli umielibyśmy zamienić tonę na kilogramy, nie? Bo mnożylibyśmy to razy 1000. Ale my chcemy kilogramy zamieniać na tony. I tutaj musimy zapamiętać tak. Skoro jedna tona to 1000 kilogramów, to 1 kilogram to będzie 1000 tony. Czyli będziemy robić działanie niejako w drugą stronę. Co to znaczy? Myślimy sobie tak. Jedna tona to 1000 kilogramów. Czyli 1 kilogram to 1000 tony. Wobec tego, jeżeli kilogramy zamieniamy na tony, to musimy nie pomnożyć, a podzielić przez 1000. Ok, czyli gdybym miała 1000 kilogramów, podzielę to przez 1000, będę miała 1 tonę. Gdybym miała 3000 kilogramów, ile to jest ton? Podzielę to przez 1000, mam 3 tony. Jesteście gotowi na trudniejszy przykład? Weźmy 2700 kilogramów. Ile to jest ton? No to wiemy, że ja chcę policzyć. Zamienić kilogramy na tony, dzielę przez 1000. Podzielmy to przez 1000. Co to znaczy dzielić przez 1000? To znaczy przecinek przesuwać w lewo o 3. Ok, ale tu nie ma przecinka. To znaczy, że on jest tutaj na samym końcu. Przesuwam w lewo o 3, to będę gdzie? 1, 2, 3. Czyli tutaj będzie przecinek. Czyli to będzie 2,7 tony. Lecimy dalej. 555 kg. Ile to ton? No dobra, przecinek jest tutaj, nie? Nie ma go, czyli jest na samym końcu. I chcę zamienić na tony, czyli dzielę to przez 1000. 1, 2, 3. Czyli przesuwam przecinek o 3 w lewo. Wobec tego to będzie 0,555 tony. Kolejny przykład. 27,8 kg. Ile to tony? No to jak chcę zamienić kilogram na tony, muszę przesunąć przecinek o 3 w lewo. Jestem tutaj. No bo dzielę przez 1000. 1, 2 i jeszcze jedno miejsce. Czyli tutaj będę musiała dopisać 0 i przecinek dopiero będzie tutaj, nie? Czyli to będzie 0,0. 2, 7, 8 tony. Ok, ale skąd mogę wiedzieć, czy policzyłam to dobrze? No, jak zrobię działanie w drugą stronę, czyli tony zamieniając na kilogramy, łatwo możecie sobie sprawdzić, czy jeżeli przesuniecie przecinek o 3 w prawo tutaj, to uzyskacie tą liczbę, która była tutaj na początku. 1, 2, 3. Tak, będzie 27,8. Ok. 3 kilogramy. Jaka to część tony? No, muszę to podzielić na 1000. Przecinek jest tak jakby tutaj. Dzieląc przez 1000, przesuwam przecinek o 3 miejsca w lewo. 1, no i tutaj już nie mam, nie? Ale to sobie wyobrażam, że są zera. Ja sobie tak zawsze dopisywałam, się sobie damy, jest więcej zer. I teraz tak, byłam tutaj. Przesuwam przecinek o 3 w lewo. 1, 2, 3, czyli wyląduję tutaj. Czyli mój przecinek będzie teraz tutaj. Czyli wiem, że to będzie 0,00. 3000 tony. No rzeczywiście, jakbym pomnożyła to razy 1000, to wyjdzie mi 3 kg. Oczywiście tego, co tutaj jest, nie zapisujemy. 3 kg to 3000 tony. Czyli zapamiętujemy. Jeżeli chcę zamienić kilogramy na tony, to muszę podzielić przez 1000, czyli przesunąć przecinek o 3 w lewo.